Zawodnicy Zewki Kobyla Góra rozpoczęli drugi tydzień okresu przygotowawczego. W pierwszym sparingu wygrali z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 3-8. W drużynie prowadzonej przez Michała Giecza szykują się zmiany kadrowe. Oczywiście wynik fajny 8-3. Troszeczkę radosnego futbolu w tym meczu było z naszej strony, jak i z Ostrowi. Natomiast tak jak powiedziałem już na wywiadzie w Ostrowie, ci młodzi chłopcy naprawdę fajnie się prezentowali. I w szczególności w pierwszej połowie sprawili nam mnóstwo problemów, no ale tak jak powiedziałem, no do nas też przychodzi kilku nowych chłopaków i w tym ustawieniu, które gramy, no po prostu każdy zawodnik musi wiedzieć, jak się zachować, a niestety w ciągu tygodnia nie byłem w stanie przekazać nowym zawodnikom tego, co trzeba robić. Kogo nowego zobaczymy w Zewce? Jest już z nami Szymon Stryczkowski. No Strączek to myślę, że każdemu znany zawodnik tutaj u nas w rejonie, jak nie troszeczkę dalej. No jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się go tutaj pozyskać, bo jest to naprawdę bardzo duża wartość dodania. Jego jakość jest znana tutaj od wielu lat i jestem przekonany, że dla naszego zespołu będzie olbrzymim wzmocnieniem takim piłkarskim, ale też jeżeli chodzi o doświadczenie. Szymon Strączkowski wcześniej reprezentował barwy ostrowskiej Centry. Wrażenia bardzo pozytywne. Jestem zadowolony z dotychczas prowadzonych treningów przez trenera Michała. I tak nawiązując właśnie, to dzięki niemu trafiłem tutaj do Zewki. Kolejny zawodnik to jest Michał Kucharski, który już tutaj po tych powrotach do Centry, gdzie tam dał słowo, że już będzie z nami. I tak jak w przypadku Szymona, to świetny zawodnik, olbrzymie doświadczenie, jakość, a trzeba też pamiętać, że są chłopacy, którzy nie mają po 39 lat, tylko są powiedzmy w tym najlepszym dla zawodnika wieku, kiedy to doświadczenie jest na olbrzymim poziomie, a umiejętności, te zdolności motoryczne cały czas są na odpowiednim też poziomie. No, przyglądamy się tutaj też młodym zawodnikom. Jest Marcin Kubacha, brat Mikołaja. Na pewno w pierwszym sparingu zaprezentował się bardzo pozytywnie. Jest z nami też Oskar Sycowa. Też bardzo pozytywnie. I myślę, że tutaj z prezesem będziemy chcieli, żeby chłopacy zostali z nami, ponieważ to są młodzi chłopcy, perspektywiczni, a już widać, że jakieś umiejętności mają. Był z nami również Bartek. Natomiast Bartek wczoraj na tygodniu odniósł kontuzję i nie było go dzisiaj, natomiast tu w sparingu bramkę strzelił. Co do jego przeznaczności podejmę decyzję troszeczkę później. Na pewno odchodzi Mikołaj Jędrzejewski, ponieważ chce wstąpić do straży i na szkoły strażackie gdzieś tam musiał pojechać. Odchodzi Wadim Storczak, który po prostu nie znalazł uznania w moich oczach. Cyprian Wojcieszak, no niestety Cyprian kończy na tą chwilę swoją przygodę z piłką nożną. Bardzo szkoda, bo to Młodzieżowiec liczył na niego w tej rundzie. No i Mikołaj Jakowenko na tą chwilę wraca prawdopodobnie do Chwaliszewa. Trener Michał Giecz nie kryje zadowolenia z pozyskanych zawodników. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli ja wykonam swoją pracę odpowiednio, jeżeli chodzi o wdrożenie nowych zawodników, to uważam, że w tej rundzie powinniśmy być mocniejszym zespołem niż tamtej. Planów na kolejny sezon nie brakuje. W minionym Zewka przez długi czas liczyła się w grze o awans do czwartej ligi. A jak będzie teraz? Nie chciałbym pompować balonu, bo już dwa razy kiedyś mówiłem o wysokim wyniku i gdzieś tam odbiło się to czkawką, tak więc myślę, że zespół jest odpowiednio przygotowany do sezonu, żeby walczyć o tą czołówkę, na pewno o miejsce 1-3. Zewka w sobotę rozegra drugi tego lata sparing. Przeciwnikiem będzie Start Namysłów.